Otwórzmy Słowo Boże na pierwszym liście do Tymoteusza. Mamy rozdział 5. W pierwszym liście do Tymoteusza mamy rozdział 5. Na dziś wersy od 1 do 4. Pierwsze cztery wersy rozdziału 5. Pierwszy list do Tymoteusza. Fragment ten przedstawia się w ten sposób. Starszego mężczyzny nie strofuj, lecz upominaj go jak ojca. Młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry, z wszelką powściągliwością. Otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. Jeżeli zaś któraś wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. Drogi Ojcze, jestem Ci wdzięczny za Twoje natchnione słowo, zawsze pouczające, zawsze zachęcające. Proszę, aby to słowo było bardzo praktyczne w nas, kształtowało nas, nasze myślenie i drogi. Niech ono prowadzi nas i jest światłem dla naszych ścieżek i stóp. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Cztery rozdziały pierwszego listu Pawła do Tymoteusza już za nami. Nie wiemy, że rozdział czwarty intensywnie i stricte skupiał się na prywatnej i publicznej działalności pastora, przywódców Kościoła. Ale od rozdziału piątego do końca tego listu będą omawiane praktyczne zasady życia wierzących o naprawdę różnym statusie społecznym, różnej kategorii bądź grupie, w której te ludzie się znajdują. Kościół jest skupiskiem chrześcijan o różnym pochodzeniu i skupiskiem chrześcijan o wielowarstwowych problemach, z którymi trzeba sobie poradzić. Więc zdrowy biblijny kościół nigdy nie jest ślepy na takie problemy i wręcz przeciwnie. Biblijny zbór jest wrażliwy i współczujący z tymi, którzy są częścią tego zboru i zmagają się z różnego rodzaju dolegliwościami. Zgodnie z zasadą płaczcie z płaczącymi, weselcie się z weselącymi i też drugą zasadą Słowa Bożego, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Czyli Słowo Boże nie zaniedbuje żadnej naszej potrzeby, lecz znajduje rozwiązanie dla naszych życiowych problemów. I to rozwiązanie próbujemy znaleźć dzisiaj, w dzisiejszym fragmencie i w całym rozdziale 5. Jest, jak wierzę, wiele takich właśnie rozwiązań na różnego rodzaju problemy, które z jednej strony dotyczą naszego życia osobistego, z drugiej strony życia Kościoła. I jak dowiemy się z dzisiejszego fragmentu i z kolejnych wersów, to jest bardzo, bardzo połączone ze sobą. Słowo Boże jest w pełni wiarygodne. Oznacza, że możemy w pełni wierzyć w to, że to, co Bóg zawarł w Słowie Bożym, jest dla nas pożyteczne i jest dla nas po prostu pomocne. Słowo Boże, które dzisiaj zobaczymy, kładzie nacisk na poszczególne grupy osób, ale skupia swoją uwagę na jednej grupie i ta będzie później motywem, głównym motywem kolejnych wersów, które zobaczymy w następnych tygodniach. Zatem, ponieważ Słowo nie zaniedbuje naszych potrzeb, znaczy to, że stanowi wskazówki dotyczące tego, jak wierzący mają żyć, i to nie tylko w zborze, ale przede wszystkim poza zborem, w swoim domu, czy też w indywidualnym działaniu. I ten właśnie motyw przeplatania się naszego życia osobistego z życiem w lokalnym zborze jest tutaj mocno akcentowany w rozdziale 5. Że to faktycznie się przeplata, to jest ze sobą połączone i ciężko to rozerwać. Chrześcijanie są zobowiązani do należytego, prawidłowego życia w zborze, ale nie tylko w zborze, zgadza się? Przede wszystkim i również poza zborem. I to jest naprawdę zrozumiałe, zważywszy na fakt, że w Kościele zajmujemy się problemami, które w znacznej mierze dotyczą naszego życia spoza zboru. Nikt nie tworzy szczególnie problemów w trakcie naszego spotkania Kościoła. Nasze problemy dzieją się poza spotkaniami zboru. Czy są problemy w pracy, w singielstwie, małżeństwie, wychowywanie dzieci, w życiu osobistym, zmaganie z grzechem, upadki różnego typu. To są problemy. Kościół nie jest ignorantem tych problemów i Kościół ma pomóc w tej sprawie. Zatem ludzie, którzy żyją w Kościele i ich życie jest kształtowane przez Słowo Boże, mogą spodziewać się, oczekiwać, mają prawo oczekiwać, że Kościół udzieli im wsparcia. Ponieważ mają potrzeby i tym potrzebom trzeba sprostać.
Chciałbym podkreślić naprawdę niesamowitą zależność między życiem osobistym wierzącego, a jego uczestnictwem w życiu lokalnego zboru. Ta zależność jest naprawdę ogromna. Biblia zakreśla nam doskonały, powiedziałbym zrównoważony standard, na podstawie którego wiemy, naprawdę wiemy, do jakiego momentu ta wspomniana zależność między twoim osobistym życiem i twoim życiem w Kościele, do którego momentu ta zależność mieści się w granicach biblijnych kategorii. I moim zdaniem dobrze, że Biblia zakreśla tego typu standard, ponieważ cechą charakterystyczną różnego rodzaju maści sekt religijnych jest między innymi to, że ta wspomniana zależność jest prowadzona do skrajności, a skrajności rzadko kiedy, może i nigdy, nie mają poparcia biblijnego. Guru bądź przywódcy różnego rodzaju sekt religijnych wymagają dostępu do każdej sfery życia. Do każdej sfery życia ich członków, wmawiając ludziom, że wszystkie aspekty ich życia mają być jawne dla przywódców sekt, jakiegokolwiek rodzaju religijne zgrupowanie, które wchodzi z butami w twoje życie, oczywiście nie jest biblijnym zgrupowaniem. Kościół lokalny prawdziwie, naturalnie i zasadnie musi mieć prawo do wiedzy na temat życia osobistego członków tego kościoła. A odpowiedź dlaczego? Odpowiedź na pytanie dlaczego wynika stąd, że jakby nie było, w 5 rozdziale 1 listu do Koryntian człowiek, który dopuścił się wszeteczeństwa, którego nawet nie można dostrzec pośród wierzących, dopuścił się tego grzechu poza Kościołem. Lecz robiąc to poza Kościołem, miało to wpływ na Kościół, miało to wpływ na jego status w Kościele i musiał zostać usunięty z Kościoła. To jest jeden z wielu przykładów, które pokazują, że to, co robisz w twoim życiu osobistym, gdziekolwiek jesteś poza Kościołem, ma wpływ na twoje uczestnictwo w Kościele i na sam Kościół. Kościół lokalny prawdziwie, naturalnie, biblijnie musi mieć prawo do pewnego rodzaju wiedzy na temat życia osobistego każdego z nas, twojego i mojego życia. I oczywiście jest tak dlatego, że życie osoby w Kościele uzależnione jest od tego, co osoba robi poza Kościołem. W wielu fragmentach znajdziemy tego typu potwierdzenie, że tak się sprawy mają. Ale człowiek, który jest częścią życia lokalnego zboru, powinien zwrócić uwagę na to, że jest to błogosławiona rzecz, że Kościół interesuje się do jakiegoś stopnia jego życiem. W rozdziale 5 listu do Tymoteusza Paweł będzie mówił o wielu istotnych kwestiach. Między innymi o tym, jak wielkie znaczenie ma to, jak my wierzący żyjemy w naszych domach. To ma znaczenie. Jak my wierzący traktujemy tych, którzy są w naszych domach. Najpierw jednak w wersie 1 i 2 rozdziału 5 Paweł mówi do Tymoteusza, jak on ma się odnosić i zwracać do wierzących w zborze. A mówiąc dokładniej, jak ma napominać wierzących w zborze. Dlatego zajmiemy się od razu 2 pierwszymi wersami, gdyż dotyczą tego samego zagadnienia. Wersy 1 i 2 mówią, starszego mężczyzny nie strofuj, lecz upominaj go jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry, z wszelką powściągliwością. Czyli w ramach pastorskiej służby starsi Kościoła od czasu do czasu muszą biblijnie napominać poszczególne osoby w zborze, aby wierzący dostosowali ich postępowanie do oczekiwań Boga. Niemniej to, w jaki sposób pastorzy to robią, jest sprawą naprawdę najwyższej wagi. Co więcej, skuteczność napomnienia pastorów wobec jakiegoś wierzącego w Kościele w znacznej mierze zależy od tego, w jaki sposób pastor przeprowadził proces napominania. Jedną rzeczą jest powiedzieć komuś, że coś robi nie tak, ale drugą rzeczą jest zrobić to w taki sposób, że osoba zechce sobie to przyjąć do serca, przemyśleć, przemodlić i faktycznie coś z tym zrobić. To, co Paweł mówi w wersach 1 i 2 jest oczywiste. Nikt nie może być napomniany arogancko. Pastorzy nie mają prawa nikomu zwracać uwagę w sposób oschły, bezwzględny, bezuczuciowy, bezlitosny, bez w ogóle uwzględnienia wieku bądź płci osoby, która jest napominana. Ilekroć istnieje potrzeba, aby skorygować wierzących, pastor ma czynić to z uświadomieniem, że wierzący w zborze to jest po prostu kto? Jego rodzina. To nie są ludzie obcy. To są ludzie złączeni z Nim więzami krwi, z tym, że to nie jest ich krew, lecz to jest krew Jezusa Chrystusa, który poprzez to, że zmarł na krzyżu i zmartwychwstał,
dał życie Kościołowi, który jest jego ciałem, a Chrystus jest głową tego ciała, więc pastor musi mieć świadomość z przywódcami zboru, że ilekroć korzysta z przywileju i autorytetu, jaki dał Bóg na mocy Słowa Bożego, by napomnieć wierzącego, to musi to czynić tak, jak gdyby napominał rodzinę. A każdy z nas wie, że my obcych nie traktujemy tak samo jak własnej rodziny. Jest znaczna różnica w tym, jak traktujesz osobę obcą i osobę, która jest członkiem twojej rodziny. I o to tu chodzi w tym wersie. Masz mi świadomość, że ci, których napominasz, to nie są obcy ludzie. To jest twoja duchowa rodzina. Zatem w Chrystusie wszyscy stanowimy faktycznie jedno ciało, jedną rodzinę i jeden dom. Paweł wspomniał już o tym w rozdziale trzecim, mówiąc, że każdy ma wiedzieć, jak należy postępować, gdzie? W domu Bożym. W domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego. I w Chrystusie jesteśmy dla siebie prawdziwą rodziną i prawdziwym domem. Jezus powiedział, że wniesie miecz w życie rodzinne. Także ojciec i syn będą poróżnieni, matka i córka będą poróżnieni, ale to miało mieć miejsce w stosunku do rodziny biologicznej, a nie rodziny duchowej. Jezus nie wnosi miecza do duchowej rodziny, do swojego kościoła, bo ten ma stanowić jedność, do tej jedności jest wezwany, dlatego częścią tego, aby zachować jedność, jest umiejętność należytego napominania się nawzajem w kościele. Wszyscy jesteśmy jednym ciałem. Pastor ze względu na jego służbę i odpowiedzialność szczególnie zobowiązany jest do tego, aby, jak mówią wersy 1 i 2, starszego mężczyzny nie strofować, lecz upominać go jak ojca, a młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry z wszelką pościągliwością. Teraz tak. Czy to znaczy, że reszta wierzących w Kościele nie musi wiedzieć, jak powinniśmy nawzajem się napominać z Boże? Bo ten fragment jest skierowany bezpośrednio do Tymoteusza. Ale czy to znaczy, że teraz pozostali wierzący nie muszą dbać o to, jak napominają innych? I nie powinni posiłkować się tym, co to jest powiedziane? Czy to znaczy, że reszta wierzących może napominać starsze i młodsze osoby arogancko, prześmiewczo? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Ten fragment dotyczy nas wszystkich, ale ponieważ pastorzy mają powołanie od Boga i są odpowiedzialni za zbór, to ich przede wszystkim zobowiązuje ten fragment. Ale nie ogranicza się tylko do pastorów. Wers pierwszy mówi, że ilekroć masz biblijnie uzasadniony powód, by napomnieć osoby zboże, to masz mieć jeszcze uzasadniony biblijnie sposób napominania tej osoby. Tym samym zauważcie, bo to ma praktyczne odzwierciedlenie w naszym życiu. Nie tyle ma znaczenie to, że masz rację w danej sprawie. Nie tyle chodzi o to, że ktoś coś zrobił i ty o tym wiesz i teraz tak mu powiesz konkretnie, że mu w buty wejdzie. Nie o to chodzi. My znamy takich ludzi, co chlubią się tym, że mówią, ja jestem konkretny chłop. Ja muszę powiedzieć od razu, co myślę. Mówię bezpośrednio i nie owijam w bawełnę. Czyli ten człowiek mówi, że cnotą jego zdaniem jest to, żeby być bezpośrednim, ale on tak naprawdę mówi, że cnotą jest to, by być bezczelnym. Bo to jest bezczelne, żeby zwracać się do każdego bez uwzględnienia wieku, bez uwzględnienia płci, słabości tej osoby, zmagań tej osoby. 2 sekundy zajęło mi dawno, dawno, dawno temu. Konkretnie, bez zająknięcia, powiedzenie pewnej osobie, że nie jest zbawiona. 2 sekundy mi to zajęło i zostawiło tą osobę na wiele miesięcy z duchową depresją i zmaganiem. Dla mnie 2 sekundy, dla niej długie miesiące zmagań duchowych. Paweł mówi w Efezjan 4:29, gdy otwierasz usta, to masz otwierać je po to, aby inni otrzymali łaskę z tego, co ty mówisz. Aby słowa twoje przynosiły łaskę tym, którzy cię słuchają. Moje słowa lata temu przyniosły potępienie tym, którzy mnie słuchają. Ale czy twoje słowa przynoszą łaskę tym, którzy cię słuchają? Chrześcijanie, zwłaszcza w przestrzeni internetowej, rzucają się i obrzucają się napomnieniami i pouczeniami, które w ogólnym rozrachunku może i są słuszne, i może i są biblijne, ale w wielu przypadkach uzyskują efekt odwrotny od zamierzonego. Dlaczego? Ponieważ sposób napominania nie był biblijny. Innymi słowy, jak prawdopodobne jest to, że przyjmiesz napomnienie, które jest słuszne, jest zasadne, jest prawdziwe, jeżeli ktoś
mówi do Ciebie bezpośrednio, arogancko, z sarkazmem, nie uwzględniając Twoich słabości. A jak prawdopodobne jest to, że przyjmiesz napomnienie od osoby, która przychodzi do Ciebie i mówi: jestem Bogu wdzięczny za Ciebie, długo modliłem się o Ciebie, widzę duchowy wzrost w Tobie, widzę, że kochasz Pana. Czy zechciałabyś uwzględnić to, co mam do powiedzenia, bo zauważyłem, że w ostatnim czasie szorstko potraktowałeś tego i tego brata, albo że nie ma Cię w kościele od kilku tygodni, ludzie się martwią. Czy zechciałbyś powiedzieć coś w tym temacie? Czy zechciałbyś zwrócić uwagę na moje słowa? Chyba rozumiecie, o co tu chodzi. Duch łagodności, duch pokory, duch miłości, duch współczucia, duch wrażliwości itd., itd. Widzicie, w chrześcijaństwie kościelnym lub internetowym, jakie znamy, może nie brakuje napominania, korygowania, poprawiania, głoszenia prawdy, ale czego brakuje, to napominania i głoszenia prawdy w taki sposób, że to uświadamia słuchaczy, temu człowiekowi naprawdę na mnie zależy. Jak nikt inny, on dba o dobro mojej duszy. Stąd ważne jest, aby pastorzy, którzy głoszą prawdę Słowa Bożego i wzywają ludzi do upamiętania i zmiany postępowania, prezentowali prawdziwą troskę o dobro tych ludzi, a nie legalistyczną postawę faryzejską, której nie zależało na ludziach. Od tego tak naprawdę zależy skuteczność i autentyczność ich napomnienia. To musi ze sobą współgrać. W wersie pierwszym Paweł mówi: starszego mężczyzny nie strofuj. Jest grecki czasownik dotyczący ganienia, ale nawet uderzenia kogoś. Nie uderzaj go swoimi słowami. Paweł nie mówi więc do seniorów w kościele, zauważcie. Paweł nie mówi: seniorów w kościele nie można napominać, bo oni są starsi i oni są wiekowi. Nikt nie jest poza Bożym napomnieniem, gdy on jest wymagany. Paweł tutaj mówi, że trzeba wiedzieć, jak napominać poszczególne osoby. Przy napominaniu ma zastosować indywidualne podejście, które bierze pod uwagę dwie rzeczy, przede wszystkim i co najmniej wiek i płeć. I to indywidualne podejście w każdym przypadku charakteryzuje się szacunkiem dla braci, troską o braci i siostry. Ludzie z natury nie traktują obcych tak, jak traktują członków rodziny, jak wspomniałem. I Paweł, jeśli chodzi o poprawianie czy napominanie wierzących w kościele, mówi, żeby traktować ich jak osoby, które są Tobie wyjątkowo bliskie. Czyli jeżeli masz zamiar i widzisz potrzebę, żeby napomnieć kogoś w sposób biblijny, to pamiętaj, że idziesz napomnieć kogoś, kogo kochasz, kto jest Twoim bratem w Chrystusie, siostrą w Chrystusie. To naprawdę zdeterminuje wszystko, nawet skuteczność Twojego napomnienia. Będziesz miał wzgląd na słabość osoby, którą chcesz napomnieć. Wzgląd na charakter, temperament, osobowość, emocje. Brat lub siostra z Boże muszą poczuć i zobaczyć, że Ty naprawdę się o nich troszczysz. Jako człowiek, który potrafi rozeznać, że będę napominać osobę, którą kocham, a przede wszystkim, którą kocha Chrystus. Zatem wiedząc to, pastor zindywidualizuje jego podejście do osoby. Jego rozumienie będzie takie: ten człowiek to jest mój brat w Panu, członek rodziny Bożej. Chrystus go umiłował, Chrystus za niego umarł. Ja sam grzeszę, ja sam upadam, zatem z wrażliwością i współczuciem zwrócę mu uwagę. I to nie będzie nic pochopnego. Będę ostrożny w tym, co robię. Zatem wierzę, że na podstawie tego fragmentu wierzący mają jednakowe prawo i obowiązek napominać ich pastorów. Zatem oczywiście w naturalny sposób, ilekroć widzicie, że wymaga to, aby mnie napomnieć, to żebyście w sposób, jaki tu jest ukazany, w sposób biblijny, również przyszli do mnie jak do waszego brata i zwrócili mi uwagę. Z miłością, łagodnością, szacunkiem, cierpliwością. Tak powinno wyglądać po prostu nasze biblijne wzajemne napominanie się. Pastorzy są i powinni być wzorem tego typu napominania w kościele z uwagi na ich stanowisko i służbę. Pewni przywódcy kościoła mogą być naprawdę rozdrażnieni postawą bądź zachowaniem starszych osób w kościele. Może to wynika z braku cierpliwości tych pastorów, co nie jest oczywiście uzasadnione, albo może to wynika z braku zrozumienia sposobu bycia osób starszych. Może młodsi pastorzy nie rozumieją, że osoby w podeszłym wieku, dla nich czas płynie inaczej, trochę inaczej, albo że niekoniecznie muszą nadążać ze zmianami społeczno-technologicznymi. Może niektórzy młodsi pastorzy też nie rozumieją młodszego pokolenia w zborze, że
też postrzegają sprawy inaczej i rozdrażnieni są dlatego, bo nie ma tam w życiu młodej osoby w kościele dojrzałości duchowej, albo jest dużo arogancji i poirytowani tym faktem nie wiedzą, jak należy napomnieć tę osobę. Dlatego Paweł tutaj mówi nam wyraźnie, są ludzie młodsi w kościele, twój brat i siostra są starsi, pamiętaj, traktuj ich jak ojca i matkę, tak ich też napominaj. Zatem nikogo z Boże nie można atakować, nie można uderzać słowami, lecz napominać jak członków rodziny. Zgodnie z nauczaniem Biblii przede wszystkim trzeba pamiętać, że nauczanie Biblii wyraźnie mówi. Napominanie musi odbywać się sam na sam. Ogólnie rzecz biorąc, na osobności. Nie na forum, nie publicznie, ale zgodnie ze słowami Jezusa z Ewangelii Mateusza 18. Jeżeli by zgrzeszył brat twój, idź i upomnij go jak sam na sam jest powiedziane. Czyli proces napomnienia zaczyna się od prywatnego zwrócenia uwagi wierzącemu. Nie rozgłaszasz tego, co on narobił. Dopiero gdy jego napomnienie jest nieskuteczne, angażuje się część Kościoła, a ostatecznie, jeżeli jest zatwardziały, to już cały Kościół jest zaangażowany w to napominanie. Zanim przejdziemy dalej, zwrócę uwagę na, w moim przekonaniu, dwie niebezpieczne skrajności, które można zauważyć w niektórych kościołach. Nasz Kościół również musi trzymać się z daleka od tego typu skrajności. Obie skrajności, ponieważ są skrajnościami, zasady są niebiblijne. Pierwsza skrajność jest taka, że pastorzy w ogóle nikogo nigdy nie napominają. Bo może boją się ludzi, boją się kogoś skrzywdzić, boją się kogoś zranić. Może zależy im na tym, żeby wszyscy ich lubili. Może boją się, że ludzie opuszczą zbór. Może boją się być skrytykowani. Istnieje wiele powodów, dla których pastorzy nigdy nie widzą potrzeby, aby napominać kogokolwiek, ale ja naprawdę nie mam tak wielkiej wiary, aby sądzić, że gdzieś istnieje doskonały zbór lokalny. Że gdzieś istnieje zbór, który nigdy nie wymaga żadnego napomnienia. Ale druga skrajność jeszcze istnieje. I to jest taka skrajność, że pastorzy są nadwrażliwi, nadgorliwi, nadpobudliwi i reagują na każdą, nawet najmniejszą ich zdaniem, oznakę niewłaściwego postępowania wierzących. Zawsze muszą się czegoś uczepić, zawsze muszą na coś zwrócić uwagę. Ten obrazek nigdy nie jest piękny, zawsze jest tam defekt. Jakiś czas temu mój przyjaciel, pastor, powiedział mi wyraźnie, że to jest to, z czego się upamiętał, bo przez dłuższy czas prowadził Kościół w tego typu duchu. Szukania dziury w całym. Legalistycznej inspekcji życia wierzących. Zawsze coś jest nie tak. Tutaj musisz poprawić i tutaj cały Kościół zniewolony i zniechęcony przez postawę pastora. Lecz Bóg łaskawie mu uświadomił, że ustawiczne przecedzanie komara to tak naprawdę połykanie wielbłąda. Coś tutaj jest nie tak. Zauważcie, że Biblia mówi w Przypowieściach Salomona 27, wers 5, lepsza jest jawna nagana niż nieszczera miłość. Co znaczy, że pastor, który nie napomina cię, choć powinien, kocha cię już szczerze. Nieuczciwie cię kocha. Pastor, który służy biblijnie i okazuje szczerą miłość, to pastor, który skonfrontuje się z biblijnym napomnieniem, jak jednak ojca, matkę, siostrę czy brata. Ale spójrzcie jeszcze na wers drugi, który zawiera coś ciekawego na samym końcu. Starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry i jest dodane z wszelką powściągliwością. Z wszelką powściągliwością. Biblia Tysiąclecia i Współcześniona Gdańska mówią z całą czystością. Biblia Nowego Przymierza zachowując przy tym całkowitą czystość. Zatem bezpośrednio przy napominaniu młodszych kobiet w zborze mamy dodane z całą czystością. Prawdą jest, że młodsze kobiety w zborze są i mają być siostrami w Panu i mają być tak traktowane jako siostry w Chrystusie. I prawdą jest, że istnieje przez to bliska więź, relacja duchowa między pastorem i młodszymi siostrami w wierze, które są w kościele. Ta więź jednak, jak mówi tutaj Paweł, nie może być wykorzystana w niecnych zamiarach. Ta bliska relacja z młodszymi kobietami z Boże nie może być niewłaściwie zrozumiana lub stać się kamieniem potknięcia dla pastora lub dla wierzącej kobiety w zborze. Dlatego odnosząc się do napominania młodszych kobiet, Paweł mówi do Tymoteusza, napominaj je, jakbyś napominał siostrę z troskliwością, łagodnością, życzliwością, zrozumieniem, miłością, lecz jednocześnie z czystością i to całą czystością. Czyli napominaj młodsze kobiety tak, aby nie prowokować grzechu, ale zachować duchową i moralną czystość. Istnieją statystyki sporządzone po przeprowadzeniu anonimowej ankiety pośród amerykańskich pastorów, które wskazują, że 35
procent ankietowanych pastorów dopuściło się cudzołóstwa z kobietą ze zboru, której udzielali duchowej porady. Nawet jeśli te statystyki są zawyżone bądź niedokładne, to ja osobiście nie uwierzę w to, że są kompletnie bezpodstawne, bo musiałbym przyjąć, że 35% pastorów kłamało w odpowiedzi na to pytanie. Wiemy, że Tymoteusz w czasie, gdy Paweł pisał do niego ten list, był młody. Wiemy też, że ma powiedziane, aby w razie potrzeby napominać, jako że on jest młody, młode kobiety jak siostry, lecz z wszelką czystością. Tym bardziej, że w Efezie, jak zobaczymy w dalszej części rozdziału 5, były również pewne młodsze wdowy, które charakteryzowały się pewnymi namiętnościami. Chyba nic dziwnego, że Paweł tutaj mówi, zachowaj czystość, gdy masz interakcję i napomnienia z wierzącą młodszą kobietą w zborze. Zdrowym, praktycznym, mądrym, moim przekonaniem, podejściem do tematu, co też podziela kilku innych pastorów, jest to, że pastor nigdy nie spotyka się, nigdy nie umawia się, nie przebywa na osobności z młodszą kobietą. Dlaczego miałby? Jedyne kobiety, z którymi może przebywać sam na sam, to jego żona, jego córka, jego biologiczna siostra i starsza wierząca w zborze, która mogłaby być jego matką. Nie każdy to zaakceptuje, nie każdemu się to podoba, dla wielu to ma oznaki legalizmu. Ale ciężko odmówić temu mądrości, która jest zawarta w tego typu zasadzie. Może faktycznie pod tym względem lepiej dmuchać na zimne? Pytania, które każdy z nas może sobie zadać jako podsumowanie wersu 1 i 2, brzmią w podobny sposób, do którego ja wam zaraz zwrócę. Biblia mówi, czci ojca i matkę swoją. Czy traktujemy starsze osoby z Boże z należytym szacunkiem i czcią, jak ojca i matkę? To ma znaczenie. Czy raczej z pogardą ze względu na jakieś rzekome ograniczenia z uwagi na ich wiek, ze względu na ich rzekomy brak rozeznania w rzeczywistości, ze względu na ich rzekomy brak aktualnej wiedzy? Czy traktujemy młodsze osoby z Boże z należytą troską i zrozumieniem? Kolejne pytanie, czy napominamy się nawzajem z Boże zgodnie z prawidłem biblijnym? Tak jak w Biblii mamy to powiedziane, na osobności, w duchu łagodności, w oparciu o Słowo Boże, jak ojca, matkę, siostrę bądź brata. Od wersu trzeciego Paweł kontynuuje praktyczne wskazówki dotyczące poszczególnych grup osób w Kościele, ale kładzie ogromny nacisk na jedną grupę ludzi. Wdowy. I Paweł poświęca więcej czasu wdowom w rozdziale 5 niż starszym, o których będzie mówił dalej w rozdziale 5. Co więcej, Paweł odnosi się do wdów przed tym, jak odnosi się do starszych. Znaczy to, że temat wdów jest niesamowicie ważny dla Kościoła i nie ma znaczenia, czy Kościół w swoim gronie ma już wdowy jakieś, czy jeszcze nie. Kościół ma być gotowy, aby wspierać wdowy ilekroć albo kiedykolwiek one się w Kościele pojawią. Od wersu trzeciego w tym rozdziale Paweł mówi, otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. To, co tu widzimy na pierwszy rzut oka, to to, że nie każda wdowa jest prawdziwą wdową w biblijnym znaczeniu. Kościół ma dać należny honor kobietom, które prawdziwie są wdowami. A to, co oznacza bycie prawdziwą wdową, Paweł będzie wyjaśniał długo w rozdziale 5. Najpierw jednak wzywa, aby pastorzy wierzący wzięli pod uwagę, że prawdziwe wdowy to wyjątkowe osoby w zborze, którym należy się szacunek, szczególne uznanie, szczególny sposób wspierania ich przez sam Kościół. Dlatego nic dziwnego, że Psalm 68 w wersie 6 mówi, że ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem jest Bóg. Bóg od samego początku otacza ogromną troską te właśnie grupy ludzi, sieroty i wdowy. Wiemy, że w pierwszym rozdziale listu Jakuba w oczach Bożych czystą i nieskalaną pobożnością jest co? Nieść pomoc sierotom i wdowom. Bóg naprawdę nigdy nie ukrywał tego, jak bardzo troszczy się o sieroty i wdowy. Zresztą tak bezpośrednio, jak to tylko możliwe, powiedział nam w 2 Mojżeszowej 22, nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty. Gdyby się uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham ich wołania i wybuchnę gniewem i pozabijam was mieczem i żony wasze zostaną wdowami, a dzieci wasze sierotami. Nie da się dobitniej powiedzieć nam,
że powinniśmy mieć staranie o wdowy, gdyż Bóg ma staranie o wdowy. W pierwszym rozdziale Księgi Izajasza, od razu w 17 wersie, Bóg mówi: uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Dlaczego on tak... Może nie, to jest może bezpodstawne pytanie. Bóg kocha ludzi i Bóg pomaga ludziom, zwłaszcza tym, którzy są w potrzebie. I nie ma nikogo, kto bardziej współczuje ludziom niż Bóg. On jedynie wie, przez co ludzie przechodzą. Kościół lokalny ma więc głosić Ewangelię niewierzącym, udzielić wsparcia potrzebującym, pełnić służbę miłosierdzia na wiele sposobów, lecz nie kosztem wspierania wdów w Kościele. Czyli możesz rozdać tysiące posiłków w ramach działalności kościołów ulicznych i będzie to słuszne, lecz jeśli czynisz to kosztem wspierania chociaż jednej wdowy w Kościele, to stawiasz wóz przed konia, robisz rzeczy na opak. Bo wezwanie biblijne jest wyraźne i mamy je w rozciągłości kilkunastu wersów 5 rozdziału 1 listu do Tymoteusza, aby zaopiekować się wdowami. A tyle wersów nie znajdziesz, żeby potwierdzić praktykę rozdawania posiłków. Jeszcze raz, nie ma w tym nic złego, jest to słuszne, szlachetne, dobre, pomocne, pożyteczne itd. Lecz nie wtedy, gdy jest kosztem służby wyraźnie określonej w rozdziale 5, żeby zaopiekować się wdowami. Program wsparcia prawdziwych wdów w Kościele musi istnieć. Kościół od początku aktywował się, aby wspierać wdowy. Pamiętacie Dzieje Apostolskie 6? 7 mężów było wyznaczonych właśnie ze względu na wdowy, które w jakiś sposób zostały zaniedbane. Od samego początku Kościół już działał w tej materii. Greckie kera w wersie 3 oznacza wdowę, lecz pierwotnie słowo to oznaczało osamotnioną osobę, pogrążoną w smutku osobę, takiej, której coś zabrano. Czyli wdowa jest wdową, gdyż jej mąż został zabrany. Paweł mówi w wersie 3: otaczaj szacunkiem kobiety, które są osamotnione, gdyż straciły męża. Oddaj im należny honor. Jak wspomniałem, Boża troska o wdowy jest tak wielka, że Paweł mówi o wspieraniu wdów w tym rozdziale o wiele więcej niż o wspieraniu pastorów, o czym będzie mówił. 14 wersów dotyczy tutaj wdów, 9 wersów będzie dotyczyło starszych. Biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałem w oparciu o Słowo Boże, musimy stwierdzić, że Bóg ma szczególnie troskliwe serce dla samotnych, wierzących kobiet. Zwłaszcza tych, które miały męża, lecz go straciły i zostały osamotnione. Ale co jest sprawą najwyższej wagi, to zrozumienie, że to greckie słowo kera, które odnosi się do wdowy, osoby osamotnionej, dotyczy kobiety osamotnionej nie tylko dlatego, że mąż jej zmarł. Kera nawiązuje do kobiety osamotnionej przez utratę męża, lecz w jaki sposób ta utrata miała miejsce, to już nie ma znaczenia. Czyli prawdziwa wdowa, według rozumienia biblijnego, to kobieta, która straciła męża, lecz mogło to mieć miejsce również przez to, co jest wspomniane w 1 Koryntian 7, że ona jako wierząca miała niewierzącego męża i to niewierzący mąż zdecydował się odejść, opuścił ją, zostawił jej bez środków do życia. Ta sytuacja również przedstawia nam prawdziwą wdowę według zamysłu Pawła. Straciła męża. Zatem pobożne, bezdzietne kobiety lub pobożne, samotne matki mają być również traktowane jako prawdziwe wdowy, o których mówi Paweł w wersie 3. Jak to ujął jeden z komentarzy biblijnych, opuszczone kobiety bez rodziny czy źródła otrzymania są świętą odpowiedzialnością Kościoła. Pamiętajmy, że Bóg zatroszczył się o jedną pogańską wdowę z miasta Sarepty, z krainy Sydon, spoza Izraela, poprzez posługę Eliasza. I o tej wdowie później Jezus mówi, gdy głosi w synagodze. Jedna wdowa. I choć Biblia tego bezpośrednio nie stwierdza, to mamy wszelki powód, by sądzić, że Józef, mąż Marii, zmarł wcześniej, zostawiając Marię wdową. Z tego powodu Jezus, wisząc na krzyżu, powiedział niewiasto, oto syn twój, wskazując na Jana Apostoła, ponieważ troszczył się o wdowy. Mówiąc w wersie 3, otaczaj szacunkiem wdowy, które prawdziwie są wdowami. Paweł mówi, oddaj wdowom to, co im się należy. Grecki czasownik timao oznacza czcić, to jest ten sam, który Paweł wykorzystuje, powołując się na przykazanie z dekalogu, 5 przykazanie, w Efezjan 6, czci ojca swego i matkę swoją. Czci
ojca swego i matkę swoją, to samo słowo tutaj można by rzec, czci wdowy, które prawdziwie są wdowami. Oddaj im to, co im się należy. Wdowy, które prawdziwie są wdowami, mają być objęte czcią i szacunkiem i wsparciem w lokalnym zborze. I tego typu część oznacza między innymi zaopatrywanie wdowy we wszystko, czego potrzebuje. I to nie ogranicza się jedynie do kwestii finansowych. Można zrobić zakupy, można przede wszystkim spotykać się, żeby udzielić duchowego, emocjonalnego wsparcia, być wsparciem pod każdym względem. To się wiąże z oddawaniem czci wdowie. Przywódcy Kościoła w takich sytuacjach po prostu są odpowiedzialni za przygotowanie jakiegoś biblijnego, rozsądnego programu, aby wspierać tego typu wdowy. Jednym z priorytetów Kościoła jest zapewnienie osamotnionym, wierzącym, pobożnym kobietom wszystkiego, czego potrzebują, zajmując się ich brakami. Wszystkimi brakami, nie tylko finansowymi. Pamiętajcie, że w czasach Nowego Testamentu, w przeciwieństwie do naszych czasów, to mąż ekskluzywnie był żywicielem rodziny. Znaczy to, że tylko on miał dochód, znaczy to, że tylko on utrzymywał rodzinę, jeżeli żona straciła męża, nie miała nic. Inaczej niż dzisiaj. Tym bardziej rozumiemy, dlaczego w Efezie, do którego pisze Paweł, Kościół ma mieć otwarte oczy na potrzeby osamotnionych kobiet. W tamtych czasach, gdy kobieta traciła męża i została wdową, naturalnie musiała być zaopiekowana przez jej rodzinę. Ta rodzina zaczęła ją utrzymywać. I myślę, że o tym teraz będziemy mówić, bo Paweł dodaje w wersie 4, zanim powie więcej na temat tego, jak należy rozumieć, kim jest prawdziwa wdowa i jak należy jej pomóc, dodaje w wersie 4, ostatnim na dzisiaj, jeżeli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy, to bowiem podoba się Bogu. Czyli jak widzieliśmy, zresztą jeszcze zobaczymy tutaj, co Paweł powie w rozdziale 5, on nie tyle daje wskazówki, że wdowy mają mieć wsparcie Kościoła, lecz on mówi tutaj, jak wiedzieć, które z wdów w Kościele zasługują na wsparcie Kościoła, bo które z nich są prawdziwie wdowami. Najpierw Paweł powiedział, że wdowy mają mieć wsparcie, ale tylko te, które są prawdziwymi wdowami. A to, czym się charakteryzuje prawdziwa wdowa, już od wersu 4 wygląda oczywiście. Jeżeli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy, to bowiem podoba się Bogu. Czyli pierwsza zasada jest taka, że Kościół nie udziela wsparcia, o którym tu jest mowa, wdowom, które mają dzieci bądź wnuki, które należycie wywiązują się z zobowiązań rodzinnych. Czyli rozumieją, są świadome tego, że to jest nasza matka, to jest nasza babcia, jest osamotniona, trzeba jej pomóc. Pod tym względem Kościół nie ma być obciążany, Paweł o tym powie. Kościół interweniuje w sprawie wdów dopiero wtedy, gdy dzieci lub wnuki nie wywiązują się z obowiązku wspierania rodziny, udzielania pomocy samotnej matce bądź babci. Ale tu trzeba zauważyć, że to słowo wnuki jest ciekawe, bo ono ogólnie dotyczy potomków, ale zawiera ono i powinno zawierać oprócz biologicznego potomstwa takie osoby jak zięć i synowa, które są zobowiązane, aby wspierać. W starożytnym greckim świecie, gdy mąż kobiety zmarł, wprowadzała się ona do domu jej syna lub wnuka i to, co ona otrzymała po śmierci męża, przychodziło jako własność dla tego syna, który udzielił jej wsparcia. Prawdziwa, praktyczna teologia faktycznie zaczyna się w domu, według tego, co tu jest powiedziane. Wers 4 mówi, że istnieją pewne zobowiązania rodzinne, które Bóg chce widzieć. Jest to opieka dzieci czy wnuków nad osamotnioną matką lub babcią. Bóg oczekuje, ale zwróćcie uwagę, bo to dotyczy szczególnie niektórych z was. Bóg oczekuje, że po latach opiekowania się dziećmi przez matkę we właściwym czasie dzieci zaopiekują się potrzebującą matką, która jest sama, która straciła męża. I mamy tu nic innego jak 5. przykazanie, czci ojca swego i matkę swoją. Ale nie wiem, czy pamiętacie problem tradycji żydowskiej, ludzkiej tradycji, korban. Problem, który zganił Jezus w Marka 7. Mówiąc, chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować, albowiem Mojżesz rzekł, czci ojca swego i matkę swoją oraz kto złożyczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie,
Jeśli by człowiek rzekł ojcu lub matce korban, to znaczy to, co się tobie ode mnie należy jako pomoc, jest darem na ofiarę, już nie pozwalacie mu nic więcej czynić dla ojca lub matki. Zatem w oczach Boga nigdy człowiek nie jest zwolniony z obowiązku wspierania, opiekowania się jego rodzicami. Nigdy. Mimo, że faryzeusze do takich wniosków poprowadzili lud. Ale jak powiedziałem, są pośród was tacy, którzy muszą opiekować się schorowanymi rodzicami. Czy to osobiście, czy to przez zapewnienie kogoś, kto uczyni to dobrze w waszym imieniu. I doskonale wiecie, w zasadzie tylko wiecie, jak ciężkie to jest. I dlatego ten fragment jest przede wszystkim dla was, żeby pokazać wam, że tu nie tyle chodzi o to, czy wasi rodzice to doceniają, lub czy są wdzięczni. Tu nawet nie o to chodzi. Tu chodzi o to, co mówi wers 4. Gdyż Bogu się to podoba. Czyli w tych trudach i znojach, bez może ani jednego słowa dziękuję czasami, gdy regularnie w twojej rutynie udziela wsparcia schorowanej matce bądź ojcu, Bóg to widzi i Bogu się to podoba. I to wystarczy, aby kontynuować wierne okazywanie wsparcia matce lub ojcu. Bo jest powiedziane, niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. Czynimy to, co powinniśmy czynić, bo im się należy to po latach wychowywania nas i opiekowania się nami. Dlatego teraz w ramach odwrotnej działalności my udzielamy im wsparcia. Ale dlaczego? To bowiem podoba się Bogu. Dlaczego to się Bogu podoba? Gdyż przeczytaliśmy, że Bóg jest opiekunem wdów i sierot. To nie jest na marne, to co robicie. Ja was podziwiam za to. Bóg to docenia. I to wystarczy, żeby kontynuować. I w tym temacie młodsze pokolenie naszego Kościoła już na zakończenie również musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wspieram rodziców, z którymi mieszkam? Czy szanuję rodziców, z którymi mieszkam? Ponieważ Paweł mówi, że niech te dzieci, one najpierw nauczą się żyć zbożnie z własnym domem, co sugeruje, że one w tym domu jeszcze są. I oddawać rodzicom, co im się należy. Czy twoja postawa czci matkę i ojca, z którymi żyjesz? Nie uciekniesz od tego pytania. Pytanie do młodszego pokolenia, czy żyjecie zbożnie i pobożnie wobec waszych rodziców przed oczami Boga? Czy traktujesz rodziców tak, że Bogu się to podoba, czy arogancko, pogardliwie? Jeżeli ktoś chce pokazać prawdziwą pobożność, Paweł mówi, że to się zaczyna w domu. Praktyczna teologia zaczyna się w domu. Jak traktujesz rodziców? Niech one się najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem. Od tego zaczyna się pobożność. Zatem nie może być tak, że budżet i zasoby Kościoła są nadwyrężane tylko dlatego, że dzieci osamotnionej matki nie wiedzą, jaka jest ich odpowiedzialność i nie opiekują się wdową. Twoi rodzice mogą być dla ciebie dziwni, mogą być staroświeccy, mogą być nierozsądni, nie znający się na rzeczy, ale to są twoi rodzice do śmierci. I nic z tego nie zmieni. To oznacza, że mamy zobowiązania wobec rodziców aż do ich śmierci i Bóg nas rozlicza z tych zobowiązań. Faryzeusze stwierdzili, że można skonstruować zwyczaje i tradycje ludzkie, które unieważnią Boże przykazania, by czcić ojca i matkę. Biblia jednak stwierdza wyraźnie, że prawdziwa pobożność chrześcijańska realizuje się najpierw w domu, zanim będzie w kościele. Czy traktujesz swoich rodziców w sposób, który podoba się Bogu? To jest pytanie, z którym nas wszystkich dzisiaj zostawiam. Powstańmy proszę do modlitwy. Panie, dziękuję za Twoje słowo. Dziękuję, że jesteś Bogiem tak troskliwym i tak wspaniałym opiekunem tych, którzy są w potrzebie. Dziękuję, że pozwolisz nam teraz zrozumieć więcej z tego, co powiedziałeś. Daj nam dostosować nasze życie do Twoich oczekiwań. Przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.